Bielsko-Biała. Przeżyjesz dwa razy więcej. Zmieniłabym na żadne inne miasto. W Bielsku jest fajne wszystko. Jest tutaj pewne bogactwo kulturalne. Architektura jest cudowna. Można zwiedzić Zamek Słukowski. Bielsko jest miastem romantycznym. Góry, przede wszystkim góry. I like the city, the buildings, the people, the food. Ludzie są wspaniali. Ludzie są tutaj otwarci. A jak chcę jechać nad wodę, wszędzie są zbiorniki dookoła. Mam widok na Szyndzielnię, uwielbiam to powietrze. Bielsko-Biała to największe miasto euroregionu Beskidy, obejmującego tereny przygraniczne Polski, Czech i Słowacji. Bielsko-Biała to miasto pełne życia. Niezależnie od tego, ile masz lat i czym się zajmujesz, znajdziesz tu przestrzeń dla swoich pomysłów. I don't have problem here. Really, I live 2 years now. Everything okay about me, about all my life. I'm very happy. Miasto jest przyjazne mieszkańcom i przyjezdnym. Ma im wiele do zaoferowania w różnych sferach – infrastruktury, turystyki czy kultury. Są dwie takie duże galerie handlowe. Jest tutaj Sfera i Gemini Park jeszcze. Jest Kinoplex czy Cinema City. Niesamowita atmosfera, dużo młodych ludzi. Można spędzić czas przy różnych kawiarniach, przy pysznej kawce. Trudno jest wybrać jedno wydarzenie z bogatej oferty kulturalnej Bielska-Białej. Pewne jest, że niezależnie od terminu nie można się tu nudzić. Nasz festiwal to wielkie wydarzenie artystyczne o randze naprawdę światowej. Siłą festiwalu jest prezentowanie przedstawień zarówno dla dzieci i dla dorosłych i otwartość na różne konwencje i poszukiwania artystyczne. Bohaterem jest bielska publiczność, właśnie wspaniale wyrafinowana, znająca się na muzyce i reagująca doskonale. I sama atmosfera na tej sali jest taka dosyć charakterystyczna, przynajmniej dla mnie, jakaś taka domowa już w tej chwili od pewnego czasu. Bielska Zatymka Jazzowa to jest w ogóle bardzo specjalny festiwal w moim życiu, ponieważ towarzyszy jej w ogóle od samych narodzin aż po dzień dzisiejszy. Ale chyba najważniejsza jest atmosfera wokół tego festiwalu. Wspaniała i wszyscy uczestnicy, nie tylko z Polski, zawsze to podkreślali. Nie pamiętam takiej festiwalowej edycji, gdzie by nie zdarzyła się jakaś ogromna niespodzianka, która porwała wszystkich ludzi od początku do końca. Operacja Południe odbywa się w Bielsku-Białej od 10 lat. Nigdzie w Polsce na tą skalę impreza kolekcjonerska się nie odbywa. Bielsko jest tutaj taką naszą mekką, jeżeli chodzi o broń pancerną i o zlot największych pasjonatów i kolekcjonerów, więc zapraszam wszystkich do Bielska-Białej na zlot Operacja Południe. Prawdziwym skarbem Bielska-Białej jest architektura. To właśnie z jej powodu miasto nazywane było Małym Wiedniem. Odnajdziemy tu różne style. Secesję, klasycyzm, neogotyk, neorenesans, neobarok i eklektyzm. Nad starą częścią miasta góruje Zamek Książąt Słukowskich. Najstarsza i największa zabytkowa budowla Bielska-Białej obecnie pełni funkcję muzeum. Muzeum w Bielsku-Białej ma już ponad 100-letnią tradycję. Charakter zbiorów to przede wszystkim zbiory związane z historią naszego miasta i z historią naszego regionu, traktowane od archeologii poprzez historię i etnografię, jak i sztuka związana z naszym miastem, z naszym regionem, ale też sztuka o wymiarze już europejskim. Z szacunkiem odnosząc się do dorobku minionych wieków, miasto ma odważne plany na przyszłość. Rozwija się, zmienia, a jednocześnie dba, by nie zagubić swojego unikalnego charakteru.
Największe zrealizowane inwestycje to budowa hali wielofunkcyjnej, sportowo-widowiskowo-wystawienniczej, budowa śródmiejskiej obwodnicy miasta, węzeł drogowy Hulanka. Dowodem na dbałość o estetykę i komfort życia mieszkańców jest rewitalizacja bielskiej starówki, budowa krytej pływalni Troclik. Nowe inwestycje to budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach peryferyjnych miasta, przebudowa stadionu miejskiego z widownią na 15 tysięcy miejsc, utworzenie na stoku Dębowca całorocznej infrastruktury sportowo-turystycznej. Bielsko-Biała zajmuje czołowe miejsca w rankingach miast najatrakcyjniejszych dla biznesu czy na wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej. Bielsko-Biała ma jedną z najniższych stóp bezrobocia w województwie śląskim i w Polsce. Miasto sprzyja przedsiębiorczości. Kilkanaście procent mieszkańców prowadzi tu własną działalność gospodarczą. Jest to najwyższy wynik wśród śląskich miast i powiatów. Mieszkańcom Bielska-Białej można pozazdrościć jeszcze jednego. Na wakacje mogą jechać kolejką linową. Nie trzeba biletów lotniczych ani pośrednictwa biur podróży. Jeśli chce się odetchnąć od miejskiego rytmu, wystarczy wsiąść do wagonika i znaleźć się w zupełnie innym świecie. No warto się wybrać. Schronisko fajne, zimnego piwa można się napić, kolejką wyjechać, dobrą kolejką. Niedaleko, pół godziny stąd, można pójść na Klimczok, można zwiedzić jaskinię w Trzech Kopcach, też jest niedaleko. Nie trzeba jednak wyjeżdżać, aby miło spędzić czas. Na miejscu, niezależnie od pogody i pory roku, odbywają się dziesiątki imprez, w których warto wziąć udział. To właśnie tu odbywa się Photo Art Festival, znany każdemu miłośnikowi fotografii. Wystawy, warsztaty, prezentacje. Festiwal odwiedzają najwięksi artyści i ci, którzy już niedługo uzyskają rozgłos. To są ludzie, którzy po raz pierwszy w ogóle wystawiają w Polsce. To są znane nazwiska, które są zapisane gdzieś w historii już fotografii światowej, w różnych almanachach i opracowaniach, ale tu w Bielsku pokazani są po raz pierwszy w ogóle w Polsce. Pokazujemy około 20 wystaw. To, co nam przyświeca, to jest po prostu dobra fotografia. Swoją historię ma także największy w Polsce konkurs malarstwa – Bielska Jesień. Bycie zauważonym na Bielskiej Jesieni jest właśnie drogą w róż dobrą karierę, jest takim początkiem jakiejś kariery artystycznej. Cieszymy się bardzo z tego, ponieważ jest to konkurs, który kojarzy się nie tylko z miastem, ale i z wysokim poziomem rzeczywiście tego konkursu, no i z odkrywaniem rzeczywiście ciekawych, interesujących malarzy. Przyjezdnych wita odnowiony budynek dworca PKP, który jest piękną wizytówką miasta i zachętą do odkrycia jego uroków. Licznym turystom gościny udzielają pensjonaty, schroniska i hotele. Najstarszy z nich to Hotel Prezydent. Hotel istnieje 118 lat. W 2007 roku doczekał się kapitalnej renowacji pod okiem konserwatora zabytków. Zmieniliśmy również standard i zakres usług oferowanych gościom i ukoronowaniem naszych starań było otrzymanie czwartej gwiazdki. Lista gości odwiedzających hotel jest naprawdę imponująca. Gościliśmy Lecha Wałęsę, Tadeusza Mazowieckiego, Annę Dymną, Gustawa Holubka, a także gości zagranicznych związanych z festiwalem Zadymka Jazzowa, takich jak Ron Carter, Didi Bridgewater czy McCoy Tyner. Spod hotelu Prezydent jest tylko kilka kroków do Placu Chrobrego, który tętni życiem w dzień, a wieczorem uspokaja się i nabiera nowych barw. Mijając zamek, urokliwymi podcieniami dotrzemy do rynku, miejsca odpoczynku i spotkań. Rynek łączy pokolenia. W dzień okupują go starsi, wieczorem młodzi. Natomiast turyści są tu o każdej porze. Bielsko-Biała to miasto, które pozwala odpoczywać i żyć każdemu we własnym tempie. Bielsko-Biała na pewno zaważyła na tym, że zacząłem latać na szybowcach, że zaraziłem się tym bakcylem. Bielsko z lotu ptaka jest bardzo kolorowym miastem, ze swoimi kolorowymi, różnobarwnymi dachami, z osiedlami wspinającymi się na zbocza gór. Tutaj jest wyjątkowo zielono. Mało jest takich miejsc na świecie, gdzie byłoby tyle lasów i tyle zieleni blisko miasta.
wszyscy moi koledzy przyjeżdżają tu na koncerty czy na jakieś występy i patrzą na to cudowne miasto, na te wspaniałe budynki, na tą secesję. Przecież to jest taki mały Wiedeń, zawsze tak mówiliśmy. Ja się tutaj urodziłam i nie opuściłam tego miasta. Kocham go, bo to miasto jest dla mnie bardzo ważne. Tam się urodziłam i tam mam najpiękniejsze wspomnienia. Pamiętam ten sad przepiękny i czereśnie, i agrest porzeczki, i ściernisko, klimczo. Mi się wydaje, gdybym się urodziła gdzie indziej, nie miałabym tych takich obrazów w pamięci, to moja muzyka wyglądałaby na pewno inaczej. Bielsko jest cudne. Chyba lepiej nie ma położonego miasta niż to tutaj. Tutaj odpoczywamy przede wszystkim. Także jesteśmy jak gdyby pomiędzy cywilizacją, a pomiędzy naturą. Wieczory są takie żywe. Światło jest niesamowite. Można sobie pojechać w góry, nad jezioro, żagle, w zimie narty. I love to be here. Po prostu trzeba tutaj mieszkać, żeby to poczuć. Bielsko-Biała. Przeżyjesz dwa razy więcej.